Cześć, witam serdecznie. Jeśli jesteś zagorzałym fanem RDR-a i nie dasz na niego powiedzieć złego słowa, to lepiej wyłącz od razu ten film. Słuchajcie, postanowiłem zrobić takie krótkie coś, co mi się nie podoba totalnie. Oczywiście wiem, że jest to beta i to mogą ulec zmiany. Jednak nie rozumiem w ogóle ekonomii co i logiki Rockstara, co oni tu z tym zrobili. Pierwsza rzecz, jaka mnie bardzo zastanawia, to jak wiecie, w GTA można było zrobić tam kilka misji, dwie, trzy i można było sobie zakupić broń. Słuchajcie, no tutaj pistolety. Mamy Schofield, ale to są rewolwery oczywiście, sorry. Mamy pistolet Mauser, $1000, gdzie w tamtych czasach Mausery były po $35. Jest nawet w internecie takie stare zdjęcie, plakacik, że Mauser jest w cenie $35. Tu mamy $1000. Co dziwne, $1000, a karabin powtarzalny kosztuje 405, więc nie wiem skąd takie ceny, a nie inne. Dla mnie to jest w ogóle dziwactwo. Najlepszy karabin w grze $760, a pistolecik 1000. Ale to jeszcze nic. Ekonomia Rockstara. Teraz wam pokażę, o co chodzi. To totalna bzdura. Możemy sobie zmienić rewolwer, dodawać elementy i tak dalej. Ale jest to za sztabki złota. Sztabek złota nie można kupić. Są one w prawym górnym rogu. Ja mam 0,93. To są samorodki. Jeśli dojdzie to do 100, mamy jedną sztabkę. Za jedną sztabkę możemy się tak naprawdę wysikać. Nie zrobimy nic. A zmiana wyglądu, koloru, nie wiem, cyngla, czy tam innych rzeczy po 14 sztabek, słuchajcie, to jest masakra. I żeby jedną sztabkę zdobyć, to jest jakieś 4 godziny gry. 4 godziny gry, więc zdobyć 15 sztabek, to jest zaraz, niedługo będzie 100 godzin gry, tak? Co następne? Auto-aim w tej grze to jest po prostu patologia. Nie ma tutaj tego klimatu z tym auto-aimem, że o, koleś jest skillowy, dobrze strzela, rewolwerowiec, nie zaczynam z nim, nie zadzieram, bo jest koleś dobry, ma skilla, więc odpuśćmy. Tutaj słuchajcie, nawet ślepa pała potrafi was zestrzelić, dlatego że używa auto-aima, trochę gałka w górę i mamy headshota. Tylko że niektórzy mają takiego skilla w prawej gałce, że nie jesteśmy w stanie do niego wycelować, ale już dostajemy kulkę i schodzimy. Także to jest totalna bzdura. Kolejna bzdura. Mamy dziki zachód, jesteśmy w sklepie, nie możemy go obrabować, nie możemy zrobić kompletnie nic. Miasta są puste, wyludnione, ludzi bardzo mało, saluny są puste. No jest ogólnie kiepska sprawa. To tak nie żyje w online jak w GTA. Nie wiem dlaczego, no ale tak to wygląda. I kolejna rzecz, pamiętacie na początku, kiedy was uwalniają, uwalniają jeden koleś w czarnym kapeluszu, plus dwóch kolesi, których stoi, czy trzech, wychodzicie z wagonu, czy też z wozu i kolesie dostają po $50 za to, że stali. I ten sam gość zleca nam misję, jedziemy zrobić misję, zabijamy gościa, przynosimy mu go i co? Dostajemy ponad $3. Czyli tamci dostali $50 za samo stanie, 3 razy po 50, a my idąc walczyć i przynosimy kolesia ciało, dostajemy ponad $3. I właśnie, co do zarobków i innych, aby w ogóle podblokowywać rzeczy, rangi expa zdobywać, to musimy zrobić co najmniej 100 misji. Misje, chodzi mi tutaj
od tych ludzi. Alden, tutaj te pomarańczowe łebki, bądź też te fabularne żółte. Ale głównie mi chodzi o te. Także to jest, no... I fajne, ale jest to również, no, przegięte. Naprawdę jest to tak przegięte, że masakra. Rzecz kolejna, znikające rzeczy z konia. Mamy piękną skórę, piękne skóry, zwierzęta na koniu. Ktoś nas zabija, respimy się, wzywam konia. Na koniu nie ma nic. Przez moment nie jest w stanie ktoś przenieść z naszego konia dwóch zwierząt, czterech skór i plus na zadzie zwierzęcia, tak? To jest no, 5 sekund mija do odrodzenia, zanim nas wczyta. Nie ma, po prostu nie ma. Koń przybiega pusty, bądź też są sytuacje takie, że kiedy coś się stanie, czy jakiś jest teleport, że tak powiedzmy, z konia znikają rzeczy i możemy się naprawdę namęczyć, żeby tych skór idealnych upolować i zwierząt. Wszystko może iść w dupę. Tak więc, no, miejmy nadzieję, że to będzie jakoś poprawione w najbliższym czasie i oczywiście będzie poprawione, no, w Rockstar wierzę, z tym, że na chwilę obecną jest to naprawdę straszna lipa. Znaczniki graczy na mapie podczas bitew również psują rozgrywkę. Nie ma żadnej zagrywki taktycznej, co byśmy mogli kogoś zajść, zabić nożem. Każdy każdego widzi, wie mniej więcej, w którym miejscu kto się odrodził. Także no, dla mnie znaczniki również w GTA mi się nie podobało, bo to było bez sensu. No, skoro siedzę tutaj, tak, a ktoś jest tam na północ, jak patrzymy na wprost i powiedzmy ja tam jestem, a tutaj ktoś jest. Jak ja mogę go zajść, czy cokolwiek zrobić, jak on mnie widzi na radarze i widzi, w którą stronę idę i on się wychyla i mnie zestrzeliwuje. To jest właśnie totalny bezsens i bardzo bym chciał, żeby to było auto-aim co do graczy, jak i te znaczniki na mapie, żeby były wycofane. No bo wiadomo, auto-aim musi być co do zwierząt, dlatego żeby takiego królika upolować, no to jest raczej ciężko, nie? Także jest więcej tych rzeczy, ale nie będę tego już omawiał, także to by było na tyle. Dzięki bardzo, na razie.